widzimy, że jesteśmy w wersji 11. Natomiast zobacz, zrobimy teraz coś magicznego. Gdy kliknę tutaj, to pojawi mi się wersja 19. Cześć, z tej strony Darek, witam w bardzo krótkim poradniku, gdzie pokażę Ci, w jaki łatwy sposób możesz zawsze korzystać z aktualnej, najnowszej wersji dokumentacji bazy danych Oracle. Pomysł na ten odcinek powstał pod wpływem przeczytania artykułu Conora McDonalda, który napisał kawałek kodu w JavaScriptie, dzięki któremu będziemy mogli w łatwy sposób odświeżać stronę z dokumentacją bazy danych Oracle, tak żeby otwierała się nam zawsze najaktualniejsza wersja danego zagadnienia. O co chodzi? Wyobraź sobie, że szukasz informacji na przykład o indeksach w bazie danych Oracle. Wpisujesz w Google Oracle Indexes Doc, klikasz na pierwszy link z góry, no i widzimy, że jesteśmy w wersji 11. Natomiast zobacz, zrobimy teraz coś magicznego. Gdy kliknę tutaj, to pojawi mi się wersja 19. Gdy zacznę szukać na przykład informacji o paczce DBMS Metadata, to znowu pojawił mi się wynik w wersji 12. Ja bym chciał nowszy. Co robię? Klikam Oracle Docs i voilà, jestem przeniesiony do najnowszej wersji dokumentacji. Jak to zrobić? Bardzo prosto, ja to teraz usunę. Co trzeba zrobić? Udaj się do artykułu, który znajduje się w opisie tego nagrania. Skopiuj ten fragment kodu. Ctrl C. Klikamy dodaj stronę. Tu wklejamy kod. Tu trzeba podać nazwę zakładki. Ja ją nazwę Oracle Docs. Klikam zapisz. I to wszystko. I teraz, kiedy cofnę się do tej poprzedniej strony, kliknę tutaj, voilà. To, co musisz tylko pamiętać, to nie zawsze to działa w 100% dobrze, bo czasami, kiedy będziesz szukał informacji o czymś innym, na przykład Oracle Data Pump, no to pojawiła mi się informacja o Data Pumpie w wersji 12, gdy klikam Oracle Docs, to zadziałało, ale wróćmy na przykład kawałek wyżej. Gdy tutaj jestem, to jest kawałek innej dokumentacji, klikam ten link i nie działa, więc nie jest to rozwiązanie idealne, ale i tak wielkie ukłony dla Conora McDonalda za przygotowanie tego skryptu. Ja z niego na pewno będę korzystał. To wszystko. W razie pytań pamiętaj, masz komentarz pod nagraniem. Do usłyszenia. Cześć.